No witam, słuchajcie, cześć po dłuższej przerwie. Wszystko u mnie w porządku, dzisiaj wam takie coś wrzucę, zobaczcie sami, ocencie, czy to jest warte, czy byście chcieli czymś takim jeździć. Witajcie, popatrzcie się, jaki kluczyk zajebisty. Do czego ten kluczyk jest? Zobaczcie, jaka klamka. Coś wspaniałego. Jak Fiat 126. Ty, otwarło się. A stoimy przy aucie, które ma 2,5 roku. Zaskoczenie? Jesteśmy w Ładzie. Dokładnie tak. Witam was serdecznie po długiej przerwie. Pachnie jeszcze nowością. Optymistycznie tutaj widzimy wszystko. Gałeczki, nie gałeczki, słuchajcie, elektryka, podgrzewany fotelek, jest bajka, nie? Nawet jest klima. Łada, słuchajcie, to jest Łada. Tradycyjnie stacyjka po tej stronie, kto w Ładzie. Piękne. To oznacza, że rozdajemy wam. Dawno czegoś takiego nie słuchałem. Nie widziałem. Nie no, powiem szczerze, nigdy nie siedziałem w Ładzie Niwie jeszcze, nie? Szczególnie w tej nowej budzie, nie? Słuchajcie, szok. Oj, nie mam wam co pokazywać, co nagrywać. Było kilka fajnych, naprawdę fajnych, ciekawych samochodów premium typu Audi A6, A5, był piękny Lexus, ale no niestety, no pokazać wam tego nie mogłem. To wam zaparkuję wśród Opli i pokażę wam Ładę, która jest do kupienia. Piękną Ładę Niwę. O ile Łada może być pięknym samochodem? No ale git. Słuchajcie, pokażę wam to z zewnątrz, jak to wygląda. Ciekawie się to prezentuje. Te Łady są strasznie drogie, szczególnie te poprzednie modele. No ale tak, kolega powiedział, nie ma lepszego auta w teren i alternatywy za te pieniądze. Tak się prezentuje wózek. Fajny kolor. Oponki. Całkiem to nieźle wygląda, ale jest to Łada, nie? I powiem wam szczerze, takie Łady, no, swoje kosztują. I za taką Ładę, słuchajcie, no trzeba swoje zapłacić. Tutaj z tego co wiem, 60 tysięcy taka Łada kosztuje, nie? No. Ale, tak mówię, lepszego auta w teren, bardziej wytrzymalszego w tym roczniku, w tych pieniądzach, podobno nie ma. Podobno nie ma. Już kolega sobie kartki wystawił, bo to jest prywatna sprzedaż. No i całkiem ciekawe. Pamiętam te stare Niwy, one do dzisiaj cenę trzymają, nie? One trzymają cenę do dzisiaj. To są auta bardzo rzadkie. W sensie rzadkie. No swoje kosztują. Te fotele już takie już lepsze, wiadomo, to już nie jest tak jak ten, no ale to czuć tą całą prostotę konstrukcji, no ale to takie zasadniczo to auto ma takie właśnie być. Tak to ma wyglądać, tak? To nie ma nic poza... nie ma być poza niczym, co ma być użytkowe, tak? Jakieś tam bajery typu szyby elektryczne, klima jest, ale to jest max. No i w środku pod maską, słuchajcie, 1.7 na wtrysku, 86 koni, to nie jest jakiś demon prędkości, ale chodzi o to, żeby to w miarę jechało w terenie, auto stosunkowo lekkie, to koło zamontowane jak w rytmoku, zobaczcie tutaj lewarek do zmiany koła jak w maluchu, czy tam jak w kanciaku był zamontowany, nie? No, zostało wszystko z 70-80 lat, nie? Także dość to śmiesznie wygląda, słuchajcie, no i za takie auto trzeba dzisiaj, słuchajcie, wyżygać 60 koła, nie? 60 tysięcy, nie? Za taką Niwę, nie? Za te stare 20-30, za taką 60, nowa coś stówkę ponoć, nie? Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No, także wrzuciłem wam cokolwiek, bo strasznie duża przerwa, ale jak wiecie, nie jeżdżę już po auta, siedzę na miejscu, także nie będę wam Opli pokazywał, bo to nudą wieje, a te piękne auta, które mieliśmy, typu właśnie auta klasy premium, no niestety, no nie mogłem pokazać taki urok właścicieli. Także pozdrawiam, mam nadzieję, że się odezwę znowu.